Zapraszam na film. Ciekawostki i informacje o psach. Aby być na bieżąco z naszymi filmami, pamiętaj zostawić subskrypcję. Na początek kilka ciekawostek o psach. A oto najciekawsze z nich. Psy potrafią zrozumieć nawet do 250 słów i gestów. Psy mają aż 319 kości, czyli o 112 więcej niż człowiek. Według pewnych badań stwierdzono, że 45% psów śpi w łóżku właściciela. Psy nie potrafią odczuwać winy, ale mogą czuć się źle z powodu gniewu swojego właściciela. Pies potrafi zlokalizować źródło dźwięku w ciągu zaledwie 600 sekundy. Robi to za pomocą swoich uszu, używając ich jak radaru. Psy są w stanie usłyszeć odgłosy z czterokrotnie większej odległości niż ludzie. Normalna temperatura psiego ciała wynosi od 37,5 do 39 stopni Celsjusza. Tempo bicia serca waha się w granicach 60-120 uderzeń na minutę. Nie ma dwóch takich samych psich nosów. Zmysł zapachu u psa jest o 10 tysięcy do 100 tysięcy razy mocniejszy niż u ludzi. Naukowcy uważają, że ludzie i psy po raz pierwszy stali się najlepszymi przyjaciółmi 30 tysięcy lat temu, a nasza ścisła więź rozpoczęła się w Europie podczas epoki lodowcowej, kiedy wilki, czyli przodkowie dzisiejszych udomowionych psów, zostały po raz pierwszy oswojone przez starożytnych myśliwych. Psy najlepiej słyszą przy częstotliwości 8000 Hz, podczas gdy ludzie słyszą najlepiej przy częstotliwości około 2000 Hz. Psy rozumieją uczciwość i odmawiają współpracy, gdy zostaną poproszone o wykonanie sztuczki, jeśli nie otrzymają takiej samej nagrody jak inny pies za taką samą pracę. Niewielkie ilości winogron i rodzynek mogą powodować niewydolność nerek u psów. Czekolada, orzechy makadamia, gotowana cebula lub jakikolwiek produkt z kofeiną może być również szkodliwy. Pestki jabłek i gruszek zawierają arsen, który może być śmiertelny dla psów. Psy mają ponad 200 milionów receptorów zapachowych w swoich nosach, a ludzie mają ich tylko 5 milionów, więc ważne jest dla psów, aby ich jedzenie pachniało dla nich dobrze. Psy nie mają tak wielu kubków smakowych jak ludzie. Mają ich około 1700 na swoich językach, natomiast ludzie około 9000. Psy mają 13 grup krwi. Otyłość jest najważniejszym problemem zdrowotnym u psów. Psy w stadzie są bardziej skłonne do ścigania i polowania niż pojedynczy pies. Dwa psy wystarczą do stworzenia stada. Pies może być tak mądry jak dwuletnie dziecko. Zgodnie z badaniami przedstawionymi Amerykańskiemu Stowarzyszeniu Psychologicznemu, psy potrafią zrozumieć do 250 słów i gestów, a nawet wykonać proste obliczenia matematyczne. Psy są znane z wykrywania różnych dolegliwości u ludzi, od raka do cukrzycy. Psy mogą być w stanie wyczuć wiele związków organicznych w organizmie człowieka, które wykazują, że nie działa wszystko prawidłowo. Badacze odkryli, że psy lekceważą złe rady swoich właścicieli. Psy pominą niepotrzebne działania, jeśli dowiedzą się, że istnieje skuteczniejszy sposób na rozwiązanie zadania. W badaniu przeprowadzonym przez naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego stwierdzono, że psy mogą być zazdrosne, jeśli zobaczą, że ich właściciel okazuje miłość do kogoś innego. Szczenięta mają 28 zębów, a dorosłe psy 42. Istnieje ponad 150 ras psów podzielonych na 8 klas. Psy widzą światło UV i nie potrzebują kompasu, ponieważ potrafią wyczuć ziemskie pole magnetyczne. Uważa się, że słyszą niektóre z fal ultradźwiękowych, których nietoperze używają do nawigacji w ciemności.
Najcięższą rasą psów na świecie jest Bernardyn. Psy mają 2 razy więcej mięśni uszu niż ludzie. Psy posiadają o sporo więcej neuronów w korze mózgowej niż na przykład koty. Przykładowo u psów jest około 530 milionów neuronów, a u kotów 250 milionów. Z kolei w korze mózgowej u ludzi jest około 16 miliardów neuronów. Psy uważane są za najstarszych zwierzęcych towarzyszy człowieka. Psy posiadają uczucia zbliżone do ludzkich. Potrafią kochać, zazdrościć, tęsknić i czuć niechęć, a nawet złość. Psy chłodzą się przez nos i język. Pocą się natomiast jedynie przez łapki. Gdy pies merda ogonem, oznacza to zadowolenie. Psy doskonale potrafią czytać emocje na twarzach ludzi. Rozumieją też wypowiadane do nich słowa i rozkazy. Poza tym czytają komendy z ruchów dłoni i całego ciała. Przedstawiciele wielu ras, a także kundelki, mogą doskonale radzić sobie z pływaniem. Jednymi z najlepszych pływaków są Nowofunlandy, nazywane również wodołazami. Nurkują na głębokość nawet 3 metrów. Psy doceniają wszystko, co się dla nich robi. Żadne zainteresowanie ze strony człowieka nie jest zbyt małe czy zbyt krótkie. Pies nie ocenia. Jest po prostu szczęśliwy, że się go kocha i o niego dba. A każda minuta z nim spędzona sprawia, że kocha właściciela jeszcze bardziej. Psy są wierne i lojalne. Psy nie powinny być zostawiane same przez długi czas. Są to zwierzęta społeczne i potrzebują kontaktu z ludźmi oraz innymi zwierzętami, aby nie cierpieć z powodu samotności. Psy nie rozumieją długich przemówień. Świetnie reagują na pojedyncze słowa, dźwięki i język ciała. Badania wykazały, że psy obserwują ludzkie reakcje i znakomicie potrafią wychwycić subtelne sygnały. Psy posiadają naturalny instynkt empatii i chcą nas pocieszyć. Naukowcy wykazali, że psy reagują na ludzkie łzy i robią wszystko, by ukoić ludzkie cierpienie. Wykazują się empatią nie tylko w stosunku do właścicieli, ale nawet wobec obcych ludzi. Psy są niezwykle wrażliwe na warunki atmosferyczne. Nie można ich zostawiać na zewnątrz, gdy jest za gorąco albo bardzo zimno. Pozostawienie psa na zewnątrz, bez schronienia, w ekstremalnych warunkach pogodowych może spowodować jego chorobę albo nawet śmierć. Szczeniaki rodzą się ślepe i głuche. Zaczynają widzieć i słyszeć w 2. lub 3. tygodniu życia. Okres wzrostu szczeniąt to czas ogromnych zmian fizycznych oraz behawioralnych. Młode szczenięta żywią się mlekiem matki. Szczeniaki komunikują się między sobą głosowo lub poprzez mowę ciała, na przykład machanie ogonem. Dziękuję za obejrzenie filmu. Pamiętaj zostawić łapkę w górę i jeśli jeszcze tego nie robisz, subskrypcji, aby być na bieżąco z kolejnymi naszymi filmami.